Katarzyna Bąkiewicz, Ada i tajemnica Gala Anonima. Kryminał historyczno-fantastyczny. Zobaczyłam Mikę, moją koleżankę z klasy. Można powiedzieć, że się przyjaźnimy, choć co do tego obie mamy spore wątpliwości. Nie znam jednak innego słowa na określenie naszej relacji. Czasem się lubimy, czasem nie, a bywają chwile, gdy w ogóle ze sobą nie gadamy. Ale nawet wtedy mogę na nią liczyć. No i Mika zawsze mnie rozśmiesza, ja podobno ją i to sprawia, że trzymamy się razem. Teraz siedziała z Olką i Basią na schodach wiodących na wiadukt i gadały o czymś z przejęciem. Machnęłam do nich, ale nawet nie zauważyły. Były zajęte. Pochylone u sobie chichotały, a gdy się zbliżyłam, odskoczyły od siebie gwałtownie, jakby przyłapane na czymś niestosownym. Od razu wiedziałam, że rozmawiały o mnie. Pokotliwa sytuacja. Obgadujecie mnie! Wypaliłam prosto z głosu. Mika pokręciła głowę. Nie ciebie, tylko Mateusza. Dziś od samego rana biega po wzgórzu i rzuca kamieniami. Och, chorobcia, mruknęłam, choć wiadomość bardziej mnie ucieszyła niż zmartwiła. Skoro się wścieka, znaczy, że już wie o Odzie. Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. Samantha Cristoforetti. Była raz sobie inżynierka, która parzyła kawę w kosmosie. Na imię miała Samantha i była również astronautką. Samantha studiowała inżynierię mechaniczną i kosmiczną, a po zdobyciu dyplomu wybrała się jeszcze na studia lotnicze i ukończyła je z najlepszym wynikiem na roku. Później zaciągnęła się do włoskich sił powietrznych i została pilotką jednostek bojowych, ale pragnęła wznieść się jeszcze wyżej. Zgłosiła się więc do Europejskiej Agencji Kosmicznej, żeby wziąć udział w programie kosmicznym. Spośród 8000 kandydatów wyłoniono jedynie 6 pilotów. Wśród nich Samantha. Czekało ją 2 niezwykle trudnych szkoleń. W wojskowym ośrodku szkoleniowym w teksaskim Houston nauczyła się, jak montować sprzęt na dnie basenu 4-krotnie głębszego niż standardowy, pływać w skafandrze kosmicznym i walczyć pod wodą. Musiała się nawet nauczyć rosyjskiego. Gdy już to wszystko doskonale opanowała, mogła ruszać w drogę. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kapitanka Cristoforetti przeprowadziła ponad 200 doświadczeń naukowych w celu zbadania reakcji ludzkiego organizmu na długotrwałe przebywanie w stanie nieboskości. Kiedyś ludzkość będzie żyła na wielu planetach, więc to ważne, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje z naszym ciałem w przestrzeni kosmicznej, przewidywała. Podczas misji Samantha eksperymentowała też z kulinariami. Kto by chciał zamieszkać na Marsie, gdyby mógł tam tylko wyciskać jedzenie z lubki? Dopytywała. I tak została nie tylko 3 Europejką, która poleciała w kosmos, ale też 1 osobą, która zaparzyła tam kawę.